Castfest, Gold, subskrypcja, korona. No to Gold, subskrypcja, wiadomo. I lecimy z Gold subskrypcją. Ja to wiecie co bym sobie zagrał? Jakiś Hero Augmencik. No. O Jezus Maria. Castfesta ziomek wziął. Dobra. Może pod Veigara. Będzie tańsze dla niego AP. Nawet mam Veigara. I tu jest Veigar. Ach. Dwa Jace'y, zoba. Jest też Soraka, ale te mage, one już chyba nie są jakieś fenomenalne, co? No, troszkę jakby gorsze. Dobra, ja chcę pary. Kurwa, nie tak miało być. No ale dobra, jeden ciul. Miałbym też parę z Ileana niby. Zoba, jest mage. Nie, no jak patrzę na te ich boardy, to na pewno tego nie gram. Chociaż może... Żartowałem tylko. Dobra, dobra, dobra. Jak to się w ogóle grało? Bo ja już nie pamiętam. Dobra, już pamiętam. Trzeba jakiegoś golda zrobić. Mage Emblem popular with mages. No co, źle gierka podpowiedziała? Dobrze podpowiedziała. No co chcesz od niej? Dobra, czyli co my tutaj mamy? Tu jest multistriker. Ten ziomek jakiegoś huntera będzie grał. Ten ziomek ma maga. Ten gra skolary. Ten gra też Huntera. Bzyczki z Learning to Spell, ale to pod Ziggsa. I ten nie wiem co będzie grał. Rumble, który będzie palił dwa razy. Na jak? Nie no. Nie wiem w sumie. Nie no, pewnie to by zostało na tym Ramblu nawet, bo to i tak będziemy mieli 7 magów szybciej. To i tak on jest jedynym holderem tak naprawdę, póki będziemy tutaj rolowali i nie pójdziemy w level dalej, nie?
Tylko tą Sorakę bym chciał z powrotem, co jej nie kupiłem. No, on tutaj niby też ma jakiś magów. Kurwa, no będzie przypał, jak tutaj w trzy osoby jednak w to pójdziemy. Może być lipa. No ale czy dzisiaj coś mnie jeszcze zaskoczy, tak szczerze? Bo ma tak chujowy start w magów, a decyduje się to grać, niesamowite. No, to w moich gierkach? To jest norma. Akurat siedzisz tyle na tym streamie, że powinnaś to z tym być już zapoznana. Nie, a co wy chłopaki pierdolicie? Gadacie tak tylko, żeby mnie podkurwić dzisiaj. Serio. Dostajesz Mage Cresta i... Nie no, chujowy start magów. Tu itemy poslamowane zajebiście. Nie no, on tego nie za... On to nie, tego nie powinien grać. Ja bym to kurwa zrobił lepiej. Kolejny bottom będzie. Nie no, straszna chujnia. Ten spot, kurde, obrzydliwy. A ty nawet Soraki nie masz. Stary! I tak to będę rolował. Dostaję Mage Cresta i mam idealne itemy pod maga. Nie będziesz mi pierdolił, że to nie jest... jakby dobry spot. Nie, do... Żeby to był dobry spot w Mage'e, to bym musiał dostać Mage Cresta, ale jednocześnie literkowanie i na 2-1 Serafina już na trójce powinna być, nie? Inaczej to chujnia, nie ma co grać tego, nie, słabe, słabe, słabe. No i co mam tu dograć? Nie wiem, daj tego ziuta. Se emblem nawet na niego wrzucę. Jeszcze War of the Wade Soraka 4. No. Czekaj, tak sobie jeszcze myślę, co bym mógł dostać, żeby to był trochę lepszy spot. Myślę, że Nora na początku trzeciego stage'u też już powinna być, bo inaczej to pivot. Jak Nory nie dostanę na 3-2, to pivotuję, bo magów tu się nie opłaca grać, widzowie. Nie no, sorry, ale... Takie gadanie, kurwa. No, całkiem nieźle, ale mogłoby być kurwa lepiej, nie? No, trochę lipa. Trochę lipa, że dopiero 5 magów. Umocnić Imo ogowie, bo spot zależy od mety. Nie wiem, Imo tacy gorsi na pewno niż w poprzednim patchu, no ale co? Wow. Ja pierdziula. Kurczę, no może rzeczywiście byłby sens tutaj grania w bardziej pod Veigara. Ale czy oni właśnie tak nie zrobią, że zagrają pod Veigara? Ja nie wiem, stary. Ja kurwa nie mam pojęcia. Roluję.
sharpen my lens. Ciulaj! Dobrze! O Jezus, przepraszam, że tak głośno, ale się trochę zestresowałem. No, on ma lepszy spod magów, nie? Ewidentnie ma lepszy spod magów. Nie, no dobra, już przestaję, obiecuję. Już ostatnia zaczepka. Już się wyżyłem. Dobra, mogę to wziąć. Kurka wodna! Ale gdzie to? Gdzie to się kryje? Nie dostajesz tej kulki nami, pivotuj to. Nie ma sensu tego grać, jak na 2-7 nie masz ani nami, ani fory. To już tylko było przeczytanie czatu. Przestańcie się do niego przypierdalać o wszystko. Nach! Biały lis odpisuje nach, co za skurczybyk. Dobra, za darmo to chyba uczciwa cena, nie? Wow, ty, kurwa, zaczynałem bez Soraki i Sorakę będę mieć, kurde, przed tą. Przed Serafiną. Zobacz, jak się role odwróciły, kurka wodna. Ej, ale Vex to chyba za Veigara powinienem grać, co? To chyba... To chyba akurat błąd popełniłem. Pomijając ustawienie, no ale to już mój klasyk. Ale tu się kręci, ale ja jestem ja późno wybieram. A czekaj, to z tego było? Mhm. Dobra. Double Vex nie jest zła. I sobie zagramy już ją za Veigara. O, jak dobrze, że mi się jakieś sloty zwolniły. No dobra, to czekam. Co ten ziomek w końcu robi? Który to był? Wow! Ale combo! Ale combo! No gra tych magów, gra, ale... Będzie próbował grać to pod Veigara, ale... Wszedł w siódmy... I ma 20 golda w banku. Ale ma packę i patelnię. To też w sumie... Ciekawie. No ma spojrzy i 59 HP. No dlatego też się śmiałem, że wiesz, masz porównanie, nie? Takie augmenty, a masz porównanie takie coś. W reroll.
Dlatego też się śmiałem między innymi z tego. Random emblem. Nie, no nie. Dawaj te serafiny i lecimy już z tym levelem. Z Polsy pod lustrik. Coś wiem o tym? Skąd takie doświadczenia masz? Z autopsji. Ale z Rankeda? Z Rankeda? Kurczę. Powiem wam, dobry ten koktajl, ale... Z porzeczek, kurde, tyle jest tutaj tych ziarenek, że bardziej to żuję niż piję. No a z czego? No, mogło być jeszcze z poksów, dlatego dopytuję, bo nie wiem, czy może nie pamiętam. Oj, ale te itemki to już mi się nie podobają. To może akurat być, ale to. Dajmy sobie jeszcze jedną rundę. Może to będzie 2 Shojin Serafin, 2 Shojin Soraka. Siema, jak tam dzionek mija? Siema, Kekso. Dobrze, dobrze, dobrze mija. Tragedii nie ma. Grała kiedyś i dała mi stream na Discorda. Proszę, to nawet byłeś świadkiem. Nie no, takie fikołki w TFT to jest standard, nie? Dobra, ten Reforger ogólnie może być bardzo przydatny. O, coś czuję, że będziemy się bawili przerzucania itemów. Ja pierdyle. Gdzie jest ta Serafina? Tylko że mi się zdarzało dosyć często. Nie no, mówię, że takie fikołki czasem bywają, nie? Albo myślisz, że jesteś na tyle mocny, żeby wziąć Seiyo i nagle się okazuje, że pryzma augmenty przeciwników okazały się zrobić taki div, że nagle przegrywasz wszystko. No tak też bywa, tak też bywa niestety. Nie, no jest 4-2, ja będę mieć, kurwa, takie opóźnienie, poza tym w rozwoju, że szok. No! No, ale kurwa, zrobiłem deala, stary! Kurwa, deal życia. Zawsze miałem w sobie coś z biznesmena, widzowie. Ten, co ci kontestował, poszedł Witchcrafta? Coś tu kombinuję, ale... Czy to nie za późno? Na takie kombinacje? Tego nie wiem. Raz miałem 100 HP, na 4-2 biorę jajo i robię se 8. Wow, ze 100 HP? O kurwa, ty! Nie no, ze 100 HP to ciężko nie wypłacić imo. Tym bardziej na 4-2, ty, jak to się stało?
Zawsze miałeś łeb do interesu. Ważne, że nie na minus. No, na szczęście na kostce nie ma możliwości wylosowania 0. No, jak zrobisz lustrik 10, tym bardziej na 4-2. A nie, sorry, pojebałem te. Dobra, nieważne. Pojebałem stage'e. Sorry, sorry. Jak zrobisz lustrik 10, to już nie wypłacasz. To nawet ten set nie był, nie pamiętam. Że się tak wkurwiłem. Nie no, ze 100 HP to mi się nigdy nie spodziewało, że nie wypłaca akurat. No dobra, to lać. Pójdziemy w level. Możemy z jakiegoś tego dorzucić Chronosa na przykład. Siema, Freddy Mercury. Też o tym nie myślałem, że nie wypłacę. Ale jak widać, się udało. Jak myślisz, że nie wypłacić, to byś go nie wziął wtedy. W sumie ta. Coś w tym sumie może być. Dobra, jest kolejny ziód. Dobra, ja się w ogóle nie przestawiam, ale jak tak teraz sobie patrzę na tych ziomków, to chyba lepiej tak być ustawionym. No ewentualnie ten może. W miarę git być na mnie. Chyba, że jesteś takim contentowcem, że bierzesz jajo wiedząc, że nie wypłacisz. Ale to wtedy żaden content. To wtedy żaden content tak naprawdę. Dla widza. Nie no, imo lepszy content, że wypłacasz jajo i patrzysz jaka nagroda, nie że bierzesz i robisz botom, nie? Ale to też w sumie zależy. No was by to w chuju satysfakcjonowało. No w sumie racja. W sumie racja. Was takie rzeczy jarają. Dlatego zresztą siedzicie na tym streamie, no. Zawsze jest ten promyk nadziei, że wypłacisz. O, wtedy giga emocje, nie? Nie no, ale jest jeszcze gorsza sytuacja, widzowie, jest jeszcze gorsza sytuacja. Jak bierzesz jajo i cię eliminują, jak masz jeden na jajku, nie? Jak masz jedną turę na jajku. To jest najgorsze. A tak, ile razy mi się już zdarzyło, to wam chyba nie zliczę. Kurde, Crown Card jest chyba lepszy niż Rabadon, co? No w sumie wezmę tego support Anvila. Dobra, możemy to tutaj wrzucić. Nie robi mi to zbytnio. Kurczę, no fajnie by było coś tutaj jeszcze z tego rolnąć. No nawet już nie mówię o tym Galio, ale tego Rumbla. Fajnie, fajnie by było. Dobra, no właśnie, bo minami tylko potrzeba. Bo ja mam. Ten Mage Emblem, się tak zastanawiam teraz właśnie, co ja tu, czemu ja jeszcze nie mam? Nami, no. Ten jeszcze żyje i on zrobił 8 Witchcraft, ty i zobacz kurwa jak to,
jak wybrnął z sytuacji. Ale ziomek ma trzy emblemy. Kurwa, beka w chuj, nie? Dzięki, suchy piwosz, za 10 miesiąc Prima, piona dla ciebie. Ale to jest dla mnie czasem niesamowite, nie? Że bierzesz spoilsy w loose streak. I nagle mimo tego, że się kontestujesz z jakimś ziomkiem, robisz na spoilsach jakieś kurwa 54 HP. To nagle dzieje się coś takiego niesamowitego i ty masz kurwa najlepszy board w całej grze. No, to jest dobre. On wiedział, co robi? Myślę, że nie do końca. Myślę, że te Spoils of War tutaj było wzięte troszkę tak, no teraz jak na to patrzę, to błędnie, nie? No, ale to wiadomo. Analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. Surekę dostała HP, te. Dobra, idziemy w 8, bo to trzeba dorwać te 7 maga. Cześć, Kajtek. Nie wiem, o kim mówisz. Hejtujesz, przypierdalasz się. No może i tak, może i tak. Nie oceniam, bo finalnie jest ziomek mocny. On już był wcześniej i też tak napisał? Jak to? Nie. A nie, czekaj. Bez kitu. Ty, czwarty emblem mu dawaj. Czwarty emblem, let's go. Jest Nora. Ale z takim itemem słabym trochę, nie? No ale weźmiemy ją, no bo co? Żal nie skorzystać. Może jakiś Reforger dropnę. Sorry. I ode mnie również smacznego na przyszłość, kochany widzu. Z wazonu? Nie z wazonu. To taki plastikowy shaker jest, tylko bez góry. No to by się przydało przekuć i żeby to coś na Sorakę było, to by było nice. Kajtek, ja wiem, że to ty. Wiem, że to ty i tobie życzę wszystkiego dobrego i smacznego. Dawaj, dawaj. Nie no, na 7 magach to ciupa, elegancko. No, ocenka magów bardzo wysoka, nadal. Nadal wysoko. O, no, nie najgorzej, nie najgorzej.
Patrz, i ten zioł, no kurwa, jakie to jest niesamowite, nie? Ja pierdolę, zazdroszczę takim ziomkom. Zazdroszczę takim ziomkom. On ma cztery emblemy Witchcrafta. Stary, to jest jakiś rekord chyba. Rekord skoczni. Bez kitu. Nie wiem, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Chyba tylko dorolować to wszystko. Dobra, jest taki ziód. To też mogę wziąć, czemu by nie? Jest takie coś. Nami. Nami, nami, nami. Ta nami byłaby fajna, ale nie, za co ja bym miał to zagrać. Wow, jaki stomp na tego gościa. Ty, nie spodziewałem się. No, ale wstrolujemy. Dobra, może być. Jeden Galio, trzy razy Vex. Dawaj, dawaj z tą Vex, dawaj, dawaj. Nie, no kurde, chłopak. Chociaż teraz trochę nie mam damage'a, ale no dobra, jest. Magic Resist, no to mi się za bardzo nie przyda. Oj, nie przestawiłem kielicha. W ogóle chujowo to ustawiłem strasznie. Ja przynajmniej teraz wszystkich biję. Mega chillera jest. Frościk, Sugar. No to trzeba wziąć tego pancerza. Dobra, tego i tak nie zagram. Jej chyba w ogóle też nie zagram. No i dobra, no chyba pograne. Szkoda, że się tego jeszcze nie udało dokręcić, tak dla fanu. GG. No także magusie, kurde, nadal mega spoko.